Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszym kanale DanganronPa V3 lecimy dalej z trybem pobocznym Salmon Team i z ostatnimi love hotelami. Zostały nam 4, właściwie już 3, bo odrobiła nam się Migu. Co ciekawe, możecie wierzyć bądź nie, od razu po zakończeniu ostatniego odcinka wczytałem sobie, kupiłem te królowki, poszedłem na kolejny event i od razu trafiłem się Migu. Jeszcze powiedziałem sobie tak, kurczę, ale bym chciał, żeby ktoś się teraz trafił. Dawajcie chociaż Kirumi, albo nie, Migu. I miło się trafiła, nie wiem, jakaś potężna podlaska klątwa poleciała, ale bardzo, bardzo by się złożyło. Z tego co słyszałem, event miło nie jest jeszcze nie wiadomo jaki, aczkolwiek ja z sentymentu do postaci, stereotypu lubię, to z chęcią to przeżyję. Ona powinna być tak naprawdę taka mega delikatna i urocza, tak się skontrastować, żeby to co ona mówi z tym co naprawdę czuję. Fantazja miło. Jestem gotowy na totalny absurd. Hej, Shuichi! He? Co jest? Mam naprawdę przezajebiste wiadomości, które wywołały uśmiech na twojej twarzy. A skoro jesteśmy przyjaciółmi od dzieciństwa, będziesz mógł sobie zajrzeć jako pierwszy, obczaj to. Więc lepiej poczuj się kurwa specjalnie. Okej. Rozumiem, więc jesteśmy przyjaciółmi z dzieciństwa, mi fantazji. Dlatego jest dla mnie trochę miła. Powinien też być dla niej miłe. Jeżeli nie będę ostrożny, ona może się obudzić. Więc co do informacji? Co się dzieje? Dlaczego ona nagle tak ucichła? Ty? Chcesz, jeżeli chcesz, to możesz, wiesz, zrobić to ze mną. Mogę co? Nie słuchałeś? Jesteś takim dupkiem. Możesz to ze mną zrobić, ty pieprzony dupku. Nie, słyszałam cię. Ja po prostu nie rozumiem. Dlaczego? Po prostu jest takie nagłe. To dlatego, że chcę ci podziękować, Shuichi. Podziękować mi? Mam na myśli, jak jest lepsza nagroda dla mężczyzny. Niż przerżnięcie takiego sercy ciałka jak moje. Wiesz o czym mówię? Zignoruję to ostatnie. Dlaczego chcesz mi podziękować? Ha? Naprawdę nie wiesz? I ty nazywasz się moim przyjacielem z dzieciństwa? Przepraszam. Ja naprawdę nie wiem. Nie śmiej się, okej? Okej, nie będę się śmiał. Nie nakrzyczysz na mnie? Oczywiście, że nie. Nie martw się. Okej. Odkąd jesteśmy dziećmi, Shuichi, zawsze się mną zajmowałeś, wiesz? Trzymałaś mnie za rękę, kiedy chciałam. Byłaś po mojej stronie, nieważne co. I wciąż to dla mnie robisz. Jesteś jedynym, który zna prawdziwą mnie i... Shuichi. Rozumiem, więc musimy być naprawdę blisko siebie w tej fantazji. Jeżeli nie miałabym cię w moim życiu... Byłabym prawdopodobnie wrakiem, czy coś. Jesteś jedynym powodem, dla którego trzymam swoją głowę wysoko, jako ultimate wynalazczyni. I chciałam ci podziękować. A ty powiedziałaś, że nie potrzebujesz moich wynalazków. Że powinnam ich używać, żeby pomagać ludziom. Więc ja mam ci nic do zaoferowania. Jako podziękowania. Poza mną. Zdaje mi, tak wypadały z niej. Połowie mówione. Jej twarz była cała czerwona. Nie, to jest tylko wymówka. To, czego naprawdę chcę, to twoje dziecko. What? Chcesz mojego dziecka? Cóż... Co ci tak kurwa ciężko zrozumieć? Boże, ci jesteś kurwa nie do życia. Z moją pięknością, mózgiem i talentem i twoją osobowością zwycięzcy. To jest receptura perfekcyjne dziecko. Najlepszy z obu światów. Baby. Musimy tylko dać temu dzieciakowi dobrą edukację. I pozwolić wynaleźć cokolwiek. Jesteśmy ustawieni na całe życie. O co chodzi? Masz zamiar spierdolić moje perfekcyjne plany naszej przyszłości? Albo to jest...
Nie chcesz w przyszłości ze mną? Nie chcesz, żebym była twoją dziewczyną, Shuichi? Ponieważ nie potrzebujesz mnie, prawda? Nie! Nie chcę, żebyś mnie porzucał. Musimy zrobić dziecko. Musisz się upewnić, że mnie nie porzucisz. To jedyny sposób. Czy to jest to, co naprawdę czuję? Proszę. Chcę ciebie w środku, Shuichi. Okej? Czy to pasuje, okej? Proszę? Oczywiście, że nie. Nie ma szans, żebym to zrobił. Ty skurwysynu. Jeżeli nie użyjesz swojego pindola, teraz to kiedy? Wiesz co, pierdol się, Shuichi. Pierdolisz to, chodź tutaj, Shuichi. Wycisnę się z takiego kropla. Poczekaj chwilę. Klasyczny event z Miu, klasyczny. Fajne to było, na czacie, według mnie było spoko, mega. Oczywiście to zaraz sobie wczytamy. I spróbujemy jeszcze znaleźć inne postacie. No teraz będzie pewnie dużo powtórek, no bo zostały tylko trzy postacie. Ryoma, Kirumi oraz Maki. Maki i Kirumi bardzo bym chciał jeszcze że tak powiem, spotkać. Na Ryomę mi aż tak nie zależy, a znając życie pierwszą osobą, którą spotkamy, teraz będzie Ryoma, więc... Więc tarto działa. Myślę, że Maki będzie mi ciężko znaleźć bardzo. A bardzo by mi na nie zależało. Mam nadzieję, że jest... No, na pewno jest jakiś event. Chwila, czy my nie mieliśmy eventu z Maki, prawda? Dobra, bierzemy tylko klucz. Na razie, jak będziemy już szli, że tak powiem, całkowicie z czasu na to sobie kupię coś jeszcze. Wtedy wykorzystam, że tak powiem, pieniążki. Tęczo to niestety już mieliśmy. Więc szybkie wczytanie. Niestety musimy teraz się pogodzić z tym, że będzie sporo tego. Ale... to jest w sumie dobra okazja, żeby sobie, wiecie, pogadać o czymś. Nie wiem w sumie o czym za bardzo można pogadać. Jestem ciekaw, może tak powiem, jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o te wszystkie tryby poboczne, rompowe, zarówno z trójki, jak i z pozostałych części. Jestem ciekaw, ile sama trójka może mi zająć właściwie, bo jak wiecie, no jest tego sporo, prawda? Samo wymarcowanie Salmon Teamu, to znaczy wymarcowanie, mówię, nie jestem pewien, czy wszystkie ranki będziemy robić. Raczej bym celował w coś takiego, Kimiko, już było. Raczej bym celował w coś takiego, żeby może nie robić wszystkich randek, tylko... Bo nie wiem, czy te randki są aż takie ciekawe, czy to są jakby kolejne opcje dialogowe, czy to są raczej miejsca, gdzie po prostu trzeba jakoś tam przeklikać dialog i to postaci nie mówią nic o sobie, tylko raczej wymyślają coś na bieżąco. To nie byłoby aż takie ciekawe, ale nawet jeśli tutaj bym chciał takie randki zaliczyć z prawą postaciami, przynajmniej tą moją topką, typu Kokichi. Więc tak bym planował, ale też nie wróci do czegoś, chociaż wrócimy do tych starych części, typu do jedynki, czy do dwójki, jeszcze raz spotkamy się z tymi wszystkimi postaciami, których już przy nas nie ma. Już samej dwójki będzie super przeżycia, pomyślcie, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o jedynkę. Korekio, nach. Nie wróci do czegoś, że będę mógł z Rentaro znowu pogadać, albo z Kyoko. Mój Boże. Nawet nie chodzi o gadanie z postaciami z jedynki. Poruszanie się po korytarzach jedynki, to będzie najfajniejsza sprawa. To jest... Dla mnie pierwsza część gry jakby słaba nie była, jeżeli chodzi tam, nie wiem, o jakieś poszczególne rzeczy typu kreska. No, porównać sobie kreskę i jakby interfejs z jedynki z kreską z interfejsem z innej części, chociażby z dwójki już. To jest spory przeskok jakościowy. Ale patrząc na przykład jedynkę, dla mnie osobiście jedynka była... Jest Maki, zajebiście. Była najfajniejszą, jeżeli chodzi o klimat częścią. Ta szkoła, te kolory w tej szkole, to wszystko było super. Dobra, zaczynamy co Maki. Ciekawostka jest taka, że z Maki bodajże są trzy różne warianty Love Hoteli. Pierwszy to jest, zanim się dowiemy, że ona jest zabójczynią, skrytobójczynią. Drugi to jest właśnie, po co się dowiemy, że jest skrytobójczynią, a trzeci to jest po prostu z Salmon Teamu. Ja wam chyba pokażę tylko jeden, ale jeżeli chcecie, to na pewno znajdziecie gdzieś na necie pozostałe. Ja raczej nie planuję ich odrywać. Idealna fantazja Maki. Zastanów się, co to może być. Hej! Hej? Wciąż nie wiem niczego. Choć jesteśmy... razem od 10... od ponad 10 lat. 10 lat? Zanim dotarłeś do szkoły podstawowej... byłeś w sierocińcu, racja?
Dobrze pamiętam? Tak. Ach tak, pamiętam. Rozumiem, Mac i ja jesteśmy przyjaciółmi z sierocińca. Ale ona mówi, że byliśmy razem od 10 lat. Racja? To znaczy, że w tej fantazji Maki nigdy nie została z skrytobójczynią? Hej Maki, to może zabrzmi dziwnie. A czy my byliśmy razem ten cały czas? Tak. Dlaczego zadajesz takie dziwne pytanie? Nie wygląda na to, żeby kłamała. Ona naprawdę nie jest skrytobójczynią. Cóż, jeżeli to jest fantazja Maki, to oznacza... Co jest z tobą i tak? Zachowujesz się naprawdę dziwnie. O, to nic. Nie wiem, dlaczego robisz tą twarz. Nie rozumiem ciebie. Myślisz, że powinnaś? Czy powiedziałem coś nie tak? Maki się zrumieniła. Co się stało? Nie sądziłam, że myślałaś o takich rzeczach. Ten cały czas nigdy nie zauważyłam. Rzeczach? Takich jak? Ty jesteś najgorszy. Jesteś najgorszy na świecie. Co? Skąd to się wzięło? Próbujesz, żebym coś powiedziała. To wszystko przez to, że powiedziałaś to, kiedy bawiliśmy się w dom. Młodsze dzieci nas kropiowały. Powiedziałam coś? Co to było? Zazwyczaj nie można to tak bardzo powiedzieć. I nagle musiałaś to powiedzieć, tak znikąd. Cóż za strata. Mówiłeś, że nie chcesz bawić się w dom? Już nigdy. Ale zamiast teraz zacząć prawdziwą rodzinę. Kiedy zaczęłaś o tym myśleć? Nigdy to wcześniej nie zauważyłam. Powiedziałam co? To znaczy, że ty i ja... Cóż, musiałeś to powiedzieć na serio. Znam cię dobrze. Ty nie kłamiesz. I nigdy nie powiedziałbyś czegoś takiego, żeby kogoś zasmucić. Już to wiem. Nie byłam z tobą tak długo. Tylko przez to, jak wyglądasz. Dlatego ja... Maki przestała... Orange, nie wiem. Muszę zobaczyć, co to znaczy na wszelki wypadek. Sep? Obawiać? Nie wiem, to chyba przestała być taka nagle... Taka wylewna. I spojrzała w dół. Maki, co się stało? Daj mi swoją rękę. Moją rękę? W ten sposób? Maci ścisnęła moją dłoń, jej dłoń, wokół mojej. Teraz by chciała ją schować. To zdecydowanie dziwne. Kiedy o tobie myślę, kiedy trzymam twoją dłoń, kiedy cię dotykam, jestem szczęśliwa, a jestem przestraszona. Jestem usatysfakcjonowana czymś tak małym, ale też chcę więcej. Nie rozumiem. To jest pierwszy raz, kiedy czuję się w ten sposób. Czułam, jak dłonie Maki zaciśniają się wokół moich. Hej, Shuichi. Jest wciąż masa rzeczy, których nie rozumiem. Ale jestem pewna wielu rzeczy. Nie chcę cię wypuścić. Chcę być po twojej stronie zawsze. Na tyle blisko, żeby trzymać twoją dłoń. Chcę ją głaskać. Chcę się przytulać. Tylko nasza dwójka. Jeżeli to robią rodziny, to ja też tyle chcę. To oznacza miłość, racja? Maki? Po tym, jak powiedziałeś, że chcesz zacząć rodzinę, myślałam o tym. Jesteś moim przyjacielem z sierocińca. Zawsze byłeś dla mnie. To normalne, ale też nie w tym samym momencie. Myślisz o mnie? Ja myślę o tobie też. Byliśmy razem przez ten cały czas. Prawdopodobnie to jest tylko cud, ale cuda... Czasami zmieniają się w fałszywą nadzieję. Maki spojrzała mi w oczy. Jej wzrok był poważny. Był taki poważny, taki... Taki rezolutny, no można to tak przetłumaczyć. Czułem go w moich kościach. Nie chcę niczego stracić. Ciebie albo tego uczucia. Dlatego chcę, żebyś mi obiecał. Nie tylko... propozycję małżeństwa. Znaczy, no takie... No, propozycję małżeństwa. Ale coś, co pozwoli mi poczuć więcej. Maki podjęła swoją decyzję. Musiałam podjąć swoją. Wziąłem oddech, żeby przygotować moje serce. I odpowiedziałem z uśmiechem. I pokiwałem głową z uśmiechem.
Ciekawe. Wychodzi o to, że Marcin tak naprawdę może w głębi serca nie chciała zostać. Znaczy, to wiadomo, że ona nie chciała zostać stercobójczynią, ale. To jest zabawne, jak życie ją zmieniło w taki sposób, a tak naprawdę w głębi serca jest taką miłą, kochaną osobą, która potrzebuje trochę ciepła, nic więcej. Nie za dużo ciepła, ale tylko trochę. Fajne, bardzo fajne. Nie wiem, ja może jestem strasznie jakimś, nie wiem, niepoprawnym, jakimś wrażliwcem albo coś w tym stylu, ale ja osobiście mnie najbardziej właśnie poruszył hotel Maki i Kaede. Są super. Rentaro też był super hotel, motel. Nie wiem, to takie śmieszne się wydaje, ale właśnie do mnie bardziej przemawiają te bardziej uczuciowe love hotele niż te takie zwrolskie. Choć zwrolskie są śmieszne, to muszę przyznać. Ryoma i Kirumi. Została nam właściwie dwójka z drugiego procesu. Dwójka, która tam szalała w drugim procesie. Czy mi dziwnie działa gra, nie wiem czemu. Mam też wrażenie, że jakby trochę przycinała. Czemu tak się dzieje? Ciekawe w ogóle, czy jak ja teraz sobie wczytuję i tak przeżywam w inny sposób te love hotele, to czy jakby, czy w ogóle jest jakiś achievement za te love hotele? No ja teoretycznie nie przeżywam. Więc gra powinna mi jakoś odhaczać się. Rantaro już był. No teraz brakuje mi tylko dwóch postaci, to będzie cud, jeżeli trafimy w tym odcinku. Ale chciałbym jeszcze przynajmniej jeden z tych hoteli wam pokazać. Jakbyś trafiła Kirumi, to byłoby w ogóle super. Ale myślę, że jak już zostało tak mało, to żeby przynajmniej w tym odcinku jeszcze jedną z tych postaci znaleźć, bo jeżeli to się uda, to jest super. I w kolejnym odcinku może zacząć na przykład od znalezienia tej drugiej postaci. I tym samym pokazuję wam wszystkich love hoteli, oprócz Shuichiro, ale ile się nie mylę, Shuichiro love hotel nie da się pokazać. No bo w sensie, jak? Shuichiro można marsować, oczywiście to relacje w pierwszym rozdziale grać się jeszcze jest Kaede, ale tam jeszcze czasem nie jest otwarte. Jezus, smugi. Idź precz. Load. No, ale wracając do rozkminy, którą nam przerwała scenka z Maki. A przy okazji to jest taka mała klątwa, bo jak ja zacząłem o czymś gadać, to wtedy mi coś przerywał silnie. Ale jedyne co może mi przerwać to znalezienie Ryomy, bądź też Kirumi. No ale wracając, jedynka miała najbardziej soczysty klimat i po prostu najfajniej mi się w nią grało. Zastanawiam się, czy to jest kwestia tego, że po prostu to była pierwsza część gry i jeszcze się wtedy nie znało tego wszystkiego, jeszcze się nie czuło jak to wszystko wygląda. Być może to dlatego, ale po prostu ta muzyka w połączeniu z tym, jak to wszystko wyglądało, no te korytarze szkolne, one były tak klimatyczne, to było takie mroczne, to było takie tajemnicze, to było takie... Nie wiem, wydaje mi się też, że te relacje były jakieś tak fajnie zacieśnione pomiędzy postaciami. Jakoś chodzenie na śniadanie w jedynce, gdzie tam te wszystkie postacie się rozsiadały. Dla mnie się różniło już mega z takim chodzeniem na śniadania w dwójce, czy w trójce. W trójce to się wydawało takie w ogóle wymuszone, w dwójce to takie jeszcze miało trochę ten klimat, ale ta knajpka powiedzmy... Oj, ta knajpka trochę do mnie przemawiała, nie wiem, to może mój problem. Ale naprawdę mi się najbardziej podobała jedynka, jeżeli chodzi o klimat. Postacie tylko były takie najmniej barwne w tej części gry NG. Więc to jest taki trochę minus. Mimo wszystko wydaje mi się, że jakby przy taka obsada... W ogóle zastanawiam się i też może nagram o tym filmik. No w sumie też dla was informacja, jeżeli się zostawiacie jakieś jeszcze filmiki, bo powstał ranking, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to proszę tam sobie znajdźcie na kanale, to dosyć jeden z ostatnich filmików względem tego jest. Był ranking postaci, planuję jeszcze zrobić jeden ranking, kiedy wymarsuję już wszystkie tam relacje. Wątpię, żeby jakoś mega dużo się pozmieniało, ale kto wie. Więc może tak szybko przelecę chociażby zmiany tych rankingów czy coś. Ale to co mnie tak bardzo... że tak powiem, jeszcze interesuje, jeżeli chodzi o nagranie filmików, to tak. Procesy. Wszystkie procesy z wszystkich części gry. Trzech. Żeby wam pokazać, co mi się najbardziej podobało. Z tego. A mam takie ulubione procesy i te, które były według mnie strasznie słabe. I na ten się składało to, jaki był plot twist w procesie. Po pierwsze. Po drugie, jak cały proces przebiegał. Czy był logiczny, czy dało się coś wykminić, bo to też jest plus, da się jednak coś wykminić, nie jest takie coś, że nie możemy jakby odgadnąć procesu, aż nie poznamy jakiegoś super, super ważnego szczegółu, który się pojawia w trakcie, prawda? To jest bez sensu. Znaczy, ma sens, ale nie do końca. Egzekucja jak przebiegła, czy ofiara i mordercy mieli jakiś sens, no wiecie, takie sprawy znowu Maki. Kurczę, nie wiem, czy trafimy teraz na to, czego szukamy.
Więc na pewno procesy bym chciał nagrać. Proponowaliście mi, to też jest fajna opcja, żeby porównać głosy angielskie i japońskie. Wszystkich postaci z wszystkich części i po prostu nie robić rankingu, tylko po prostu na przykład porównanie na dito japoński, na dito angielski. Podoba mi się bardziej ten, lecimy dalej. To będzie raczej szybki film, więc też fajna sprawa, w którym będą się poznajdywać te dźwięki. Wysłaliście mi tam jakiś kanał, gdzie to można znaleźć, więc pewnie trochę z tego pokorzystam sobie. Planuję jeszcze właśnie... Co jeszcze planuję z takich filmików? Planowałbym zrobić taki filmik, w którym pokażę wam według mnie najlepszą 15 bądź też 16 osób, które by stworzyły idealną zabójczą grę. I dlaczego... Z jednej strony pewnie pomyślicie, o, pewnie wybierzesz po prostu postacie, które były u ciebie na S plus i S. No właśnie nie do końca. Zrobiłbym taką mieszankę, gdzie będą i fajne postacie. Po pierwsze, gdzie będzie ten motyw, gdzie więcej osób mogłoby zawalczyć w procesach, bo zazwyczaj w procesach walczą trzy osoby, prawda? W jednym to był Kirigiri, Byakuya i Makoto. W dwójce to był Nagito, Chiaki i kurczę Hajime, Hinata. W trójce z kolei to był Kokichi i Shuichi właściwie tylko. Jeszcze przyznać się czas, można powiedzieć, że Maki jakoś tam odgrywała rolę, ale ona w sumie przez pierwsze dwa procesy za dużo się nie odzywała, przez dwa kolejne sporo pomagała i to by naprawdę była ogarnięta, aż w końcu dwa ostatnie znowu była taka zbyt nieotargała emocje, żeby była jakoś super przydatna. Więc w sumie w trójce tylko dwie postacie takie były. A pomyślcie, żeby na przykład na jednym procesie starać się Byakuya, Nagito, Makoto, Kokichi, Shuichi i dajmy na to, nie wiem, Kurekiyo. Dajmy na to, taki przykładowy składzik, mały. Pomyślcie, czy to by było epickie, kiedy to wszystko w grę, zabijanie się w takich procesach. Teraz bym właśnie stworzył taki film, gdzie bym pokazał pierwszy proces, gdzie bym wybrał ofiarę, jedną jakąś ciekawą ofiarę, jedną ciekawego mordercę i 14 pozostałych osób, które będą uczestniczyły w tym procesie. To też by był raczej krótki filmik, w którym bym po prostu argumentował trochę. Kurczę, nie żebym trafił nikogo, a już mamy 22 minuty. Chciałbym jeszcze przynajmniej trafić na jedno z nich. W sensie, no, Ryoma albo Kirumi. W ogóle mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, bo ja sobie tutaj powypisywałem, ale chyba nikogo nie pominąłem. W sensie, zastanawiam się, czy ja przypadkiem coś takiego, że ja tej jeszcze jakiejś postaci nie pokazałem wam, tylko mi się wydawało i jakimś cudem to zapisałem. I okazuje się, że już tą postać przeklikałem parę razy, kiedy właśnie tak wczytywałem, ale chyba tak nie było. No. Czy będą jeszcze jakieś oprócz tam filmiki? Ciężko powiedzieć, ale te rzeczy na pewno bym pokazał. Te rzeczy bym na pewno pokazał. Może jakieś najbardziej szokujące plot twisty, jeszcze jakieś takie rzeczy. Chciałbym trochę jeszcze podoić temat Rompy, po prostu, no, uniwersum mnie porwało, wiecie, Peccatorum, na podstawie tego uniwersum powstał pomysł. No, kurczę, to trochę żyję tym światem i nie chciałbym go za szybko kończyć. Wiem, że jeszcze gierki mam do ogrania, jeszcze mam Ultra Despair, które też będę wam nagrywał niedługo. Właśnie, nie wiem, kiedy dostaniecie ten odcinek konkretny, ale na pewno bądźcie pewni tego, że Ultra Despair zacznę robić zapas sobie niedługo i po prostu zaczniemy je nagrywać. Bo też jestem ciekaw, no kurczę, tam jest Toko, które jest super postacią. Tam też jest Nagito, no bo on jednak jest tam rezydentem Towa City. Jest Kirumi, super. O my god, zajebiście. Kirumi. To będzie fajny Love Hotel, coś czuję. Zastanawiam się, jak to będzie z Kirumi. Nie wiem, czy ona ma jakieś dziwne fantazje. Panie Shuichi, wiedziałem, że zajęcie dominacja z jednej strony. He? Ja? Tak, oczywiście. Ale trochę mnie zmyliłaś, ponieważ nazywałaś mnie panem. Ponieważ jesteś moim panem. Ja, Kirumi Tojo, dam ci wszystko, co mam, panie Shuichi. To jest fantazja Kirumi? Jestem częścią jej fantazji? Wygląda to, że mamy relację podwładny pan. Znaczy siak, nie mogę teraz wyjść z postaci. Kirumi by się obudziła i czułaby się okropnie. Nie mogę na to pozwolić, więc póki co będę no, dorywał jej. Panie Shuichi, muszę ci coś powiedzieć. O co chodzi? Zostałam przez ciebie zatrudniona, panie. Przez pana, twojego ojca. Przez długi czas. Ale teraz to się kończy.
Muszę dzisiaj opuścić posiadłość. Co? Dlaczego tak nagle? To przez to? Przyjdź, obiecasz mi coś? To, co ci teraz powiem, jest moim sekretem. Głos Kirumi stał się niezwykle poważny. Okej, rozumiem. Obiecuję. Pokręciłem głową, delikatnie. Dziękuję ci bardzo. Jestem pewna, że z tych wszystkich osób ty akurat dotrzymasz obietnicy, panie Shuichi. Mój panie, może tak bardziej... lepiej brzmi. Zdecydowanie... Odkąd jesteś człowiekiem, którego kocham. Jestem kim? Mężczyzną, którego kochasz? Dokładnie tak. Choć jestem ultimate pokojówką... Nie wiem jak... Nie umiem radzić sobie z własnymi emocjami. Kirumi wyglądała delikatniej niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli ma być szczera, kiedy po raz pierwszy na ciebie spojrzałam, byłam zmartwiona twoim dobrem, jako następcy rodziny Saihary. Saihary. To było moje przeznaczenie, żeby cię prowadzić i pomóc ci dorosnąć. Wiem, że jeszcze nie spełniłem tego przeznaczenia, ale... Gdzieś na tej ścieżce zacząłeś mi się podobać. Ten szczery uśmiech, który pokazujesz słabym. Twoja mądrość ultimate detektywa. Choć wciąż nie jesteś pewien swojej roli, masz odwagę, żeby przejść naprzód. A co najważniejsze, z twoją dobrocią traktujesz mnie jako równą. I to jest problem? Nie rozumiem, Kirumi. Widzę cię jako kogoś równego. Jak kobietę, która... Przestań. Nie mów takich rzeczy. Co? Musisz pamiętać o swoich obowiązkach. Jesteś spadkobiercą rodziny Saihary. Teraz się właśnie obawiałam. Moje uczucia zmiękczą cię. Rozproszą. Odciągną cię od twojego prawdziwego przeznaczenia. Moja miłość stanie się... Będzie miała na ciebie zły wpływ. Dlatego muszę wyjechać. Moja duma jako pokrojówki zmusza mnie do tego. Poczekaj chwilę. Nie rozumiem. Co? Twoje uczucia szacunku i miłości nie mogą być dla mnie złą rzeczą. Nie pozwolę ci tak mówić, Kirumi. Panie Shuichi. Kirumi nie powiedziała nic przez chwilę, ale... O mój Boże, ona płacze. Spokojna. Taka perfekcyjna skorupa zaczęła się powoli przede mną łamać. Kiedy łzy spływały z jej oczu, zaczęła płakać jak dziecko. Kirumi. Dotarłam do jej drżących ramion, znaczy złapałem ją za drżące ramiona i mocno ją złapałem, uspokajając ją. Ach, panie Shuichi! Panie Shuichi! Jesteś pewien? Czy na pewno w porządku, że miała do ciebie te uczucia? Tak, oczywiście. Dziękuję, że o nim mówisz. Jestem... Nie zasługuję na takie miłe słowa. Jestem z tobą związana. Kocham cię. Pozwól mi być po swojej stronie. Na zawsze. To było trochę creepy. Ale okej. Słuchajcie, w tym momencie kończymy odcinek, bo ja jeszcze będę musiał znaleźć Ryomę. To mi pewnie zajmie od cholery czasu i ciut. Więc ja sobie będę przeskakiwał po tych scenkach. A jak to się skończy, to no cóż, udało nam się właściwie pokazać wszystkie eventy, które miałem wam pokazać. Co jest dla mnie osobiście fajnym sukcesem. No i będziemy mogli zacząć martwanie dalszych relacji. No, Porantaro chyba zajmiemy się teraz Kaede. Chociaż nie wiem, czy teraz nie zacznę zawodzić postaci, która mnie aż tak bardzo interesuje, żeby potem sobie móc się skupić na innych. Ale zobaczymy. Póki co ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. I cóż, póki co to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, papa!